12 kwietnia osiedlowy Dom Kultury pod Lipami gościł niezwykłą grupę młodych poszukiwaczy słońca, którzy zabrali widzów w daleką, niedaleką podróż. Spektakl Było Nie Było to efekt wspólnej warsztatowej pracy dzieci polskich i romskich. To jest spektakl, który powstał na bazie legend polskich i romskich, które właściwie sami złożyliśmy w jedną nową opowieść. I opowiada o wędrówce dzieci, które wyruszają ze szczęśliwej krainy, w której nagle znika słońce. Wyruszają w podróż, żeby to słońce odnaleźć. W tym kraju mieszkało mnóstwo zwierząt i mieszkały dzieci. Uczniowie polscy i romscy szkoły podstawowej nr 26 brali udział w warsztatach teatralnych, muzycznych oraz plastycznych prowadzonych przez artystów pedagogów. Zajęcia te miały na celu integrację i polepszenie komunikacji rówieśniczej. Poprzez sztukę, spotkania i twórczą pracę dzieci miały okazję poznać się lepiej, uczyć się od siebie i szanować swoją inność. Ten spektakl powstał z uczniami Szkoły Podstawowej nr 26, zarówno z polskimi, jak i romskimi uczniami. I spektakl był pomyślany jako zajęcia takie artystyczne, które właśnie kończyłyby się spektaklem, pokazem przed publicznością, zarówno w szkole, w zamku, teraz tutaj pod Lipami. Chodziło o integrację tak naprawdę, ponieważ uczniowie romscy, którzy są już starsi, mają indywidualny tryb nauczania, więc chodziło o spotkanie uczniów, prawda, w takiej płaszczyźnie w szkole, a jednak takiej innej, czyli artystycznej. I też chodziło o zrobienie wspólnie właśnie spektaklu, pracę artystyczną, twórczą, rozwijanie umiejętności, zdolności, talentów. I właśnie wspólne działanie, takie gdzieś tam poza obowiązkiem szkolnym. Spektakl Było Nie Było to działanie z inicjatywy Fundacji Art Junction, które tworzą osoby pracujące m.in. z mniejszościami poprzez sztukę. Jestem współzałożycielką, założyliśmy fundację z Jarkiem Siejkowskim. I jak do tej pory pracowaliśmy jakby w takim kierunku międzykulturowym. Byliśmy w Turcji, na granicy z Syrią, pracowaliśmy z młodzieżą kurdyjską, arabską. Zrobiliśmy tam spektakl plenerowy na festiwalu, graliśmy też w obozie dla uchodźców z Syrii i z Iraku. I to był spektakl Szach Meran, oparty na również legendach dawnej Mezopotamii. Pracowaliśmy też z młodzieżą w Bytomiu dwukrotnie, robiąc spektakle dwa razy, również plenerowe, zagrane w przestrzeniach nieteatralnych, performatywne, gdzieś tam dotyczące, związane z innością, z tolerancją, otwartością na innych. Ja od kilku już lat zajmowałam się dzieciakami romskimi i razem z taką nieoficjalną grupą Poznańscy Romowie, która naprawdę robi kolosalną robotę i cały czas dzieciakami się zajmuje, zarówno tymi młodszymi, jak i starszymi. I ja, kiedy założyłam fundację, jak gdyby przestałam to robić, ale pomyślałam sobie, że dobrze byłoby właśnie zrobić już z nimi takie działanie bardziej może oficjalne i zrobić rzeczywiście spektakl, który wyszedłby też w przestrzeń publiczną, który byłby jakoś też zobaczony na zewnątrz. I tak, napisaliśmy projekt, dostaliśmy wsparcie z Urzędu Miasta dwukrotnie, bo w tym roku jak gdyby kontynuujemy projekt z zeszłego roku. Także wszystko się udało, bardzo, bardzo się cieszymy z tego powodu. Pracowaliśmy tydzień, aż w ogóle nie do wyobrażenia ból. Bardzo dużo pracy, tak? Tak, zmęczeni. No bo kilka osób do nas doszło takich nowych i musieliśmy ich nauczyć w ciągu tygodnia. A którą scenę lubicie najbardziej? Z wiatrem. Tak, jak rozdzieramy wiatr.
A ty, którą scenę lubisz najbardziej? Moja ulubiona to jest też właśnie taka z wiatrem, jest super. Dzieci mogły rozwijać swoje talenty, najważniejsze jednak było wspólne doświadczenie twórczej pracy. Zaczęliśmy w ogóle od wspólnego tańca, żeby złapać trochę wspólnego oddechu. Potem się okazało, że część ekipy jest utalentowana muzycznie, więc oni dołączyli do orkiestry. Tam biorą udział w niektórych działaniach, ale generalnie są orkiestrą, więc mamy bardzo porządny team, są aktorzy, jest orkiestra. I my z tych historii zrobiliśmy inną historię. Opowieść, która powstała, jest wspólną historią młodych twórców. Przeplata ją szczególna piosenka, śpiewana w dwóch językach. Bo na końcu my mówimy dziękuję. A ponieważ ekipę mamy dwujęzyczną, więc chciałabym, żebyście wy nam powiedzieli dziękuję po cygańsku. Dobra? To oni sami ją wymyślali, tak? I pośpiewać, i pograć, i jakoś to, bo jednak jest tak, że ta muzyka spaja to w całość, która jest pieśnią, jedną z pieśni Papuszy i jest, ja napisałam do niej muzykę i ona jest taka fajna, że możemy śpiewać refren raz po romsku, a raz po polsku. Także mamy dwujęzyczną historię, tak jak i cały zespół. Spektakl Było, nie było będzie grany podczas tegorocznego festiwalu Etnoport.